O Soborze watkańskim II rozgorzała wielka dyskusja w wielu kręgach Kościoła katolickiego, naszego Kościoła. Czy należy nadal promować i prowadzić duszpasterstwo sakramentów, czy trzeba iść, stawiać na duszpasterstwo ewangelizacji? Innymi słowy, czy koncentrować działanie Kościoła wokół sakramentów, czy wokół świadectwa chrześcijańskiego wobec, wokół głoszenia słowa? Był taki teolog, jeden z najlepszych znawców Kościoła pierwszych wieków, Jean Danielou, który napisał dzieło poświęcone katechezie wczesnochrześcijańskiej. I tam w tym dziele powiedział, że geniusz chrześcijaństwa i jego skuteczność, skuteczność Kościoła w pozyskiwaniu nowych wiernych, przyprowadzania ludzi do Chrystusa, Y, y, polegał na tym, że umiał w swojej propozycji duszpasterzkiej złączyć słowo z sakramentem. Słowo Boga, głoszenie Jezusa Chrystusa, które miało na celu wzbudzenie wiary, miało doprowadzić do spotkania, czyli związania chrześcijanina ze swoim zmartwychwstałym Panem, Zbawicielem. Sakramenty to jest y, y, źródło, miejsce, z którego chrześcijanin może nieustannie czerpać Wodę życia wiecznego, nadzieję. Może sobie uświadamiać, że jego życie to nie jest moralizm, to nie jest jakieś wymaganie, które mu postawił Bóg, ale to jest dzielenie się przez Chrystusa jego władzą, życiem, które ma w sobie. My odkrywamy dzięki sakramentom coś takiego, co moglibyśmy nazwać chcianym, chcianą, błogosławioną zależnością od Chrystusa. Stąd właśnie ta, ten, ta alternatywa, czy duszpasterstwo sakramentów, czy duszpasterstwo ewangelizacji dzisiaj okazuje się sztuczna. Nie ma takiej alternatywy, zwłaszcza, że dzisiaj stoimy wobec wyzwania, jakim jest z jednej strony kryzys sakramentów, korzystania z nich przez chrześcijan. A z drugiej strony także to, że w wielu miejscach zamilkł albo zniknął z ust pasterzy czy głosicieli chrześcijaństwa chrześcijański kerygmat. Brakuje słowa, które by zapładniało ludzi życiem wiecznym i prowadziło do spotkania z sakramentem. Bardzo często same sakramenty, które nie były poprzedzane świadectwem życia czy głoszeniem, Odważnym głoszeniem Chrystusa, stały się, potem zamieniły się w ryty magiczne. Ludzie pozostawiają, porzucają sakramenty i y, idąc za y, szczepionką, antybiotykiem, albo y, coachingiem, albo y, psychoterapią, także wielu chrześcijan w tym sensie dało się zewangelizować filozofią tego świata. Ludzie, po co wam wolność? Skoro macie telewizję. Katolicy, po co wam sakramenty, skoro macie poradniki, jak przetrwać w rodzinie albo w miejscu pracy? Brak sakramentów to jest załamanie się horyzontu wiary. To jest znak tego, że człowiek idzie nie wiedząc dokąd. Gdyby w pewnym momencie z naszego, znikły z naszego życia sakramenty, nie byłoby już chrztu, Udzielanego dzieciom, nie byłoby już sakramentu udzielanego chorym, nie byłoby już sakramentu małżeństwa, które łączy ludzi zakochanych, którzy pragną założyć rodzinę, nie byłoby kapłanów, nie byłoby bierzmowania, nie byłoby eucharystii, nie byłoby pokuty. W tym momencie stajemy się społeczeństwem, czyli zbiorowością ludzi, którzy żyją między porodówką a cmentarzem nie mają żadnej nadziei, nie mają żadnego horyzontu. Dlatego tak ważne jest powracanie do dobrej, solidnej katechezy dotyczącej sakramentów. Sakramentów, które są jakby siedmioma źródłami nieustannie bijącymi wewnątrz Kościoła. Te sakramenty są w Kościele dla nas dostępne, dlatego że sam Kościół stał się sakramentem Jezusa Chrystusa, a sam Chrystus stał się sakramentem Boga. O tym właśnie mówi przepiękna, genialna książka amerykańskiego duszpasterza, arcybiskupa Fultona Shina, właśnie poświęcona sakramentom. Jest napisana w stylu właściwym dla Fultona Shina. Jest napisana z ogromną fantazją, niesamowitym polotem, poczuciem humoru, także. A przede wszystkim z genialną umiejętnością łączenia wiary z życiem. Fulton Sheen jest nie tylko pasterzem, biskupem, ale jest przede wszystkim człowiekiem wiary. Mówi o czymś, czego sam doświadcza, co sam przetestował, przeżył. Dlatego mówi z fascynacją. Przede wszystkim mówi z ogromną, można było powiedzieć, inteligencją wiary. Jeśli chodzi o poczucie humoru, Fultona Shina, a propos tego właśnie poczucia humoru, sam zaczyna książkę od stwierdzenia, że sakramenty są dowodem na to, że Pan Bóg ma poczucie humoru. Można było powiedzieć na początku: O, to taka, e, taka publicystyczna parabola, taka przesada kogoś, kto być może za dużo przebywa z dziennikarzami. Ale nie, Fulton Shin. Zawsze swoje katechezy buduje na analogiach z, ze zjawiskami z naszego życia codziennego, z funkcjonowania tego świata. Co znaczy poczucie humoru? Żeby mieć poczucie humoru, trzeba wiedzieć, że za słowami, które się używa, stoją pewne znaczenia. Drugi człowiek, który jest zbyt dosłowny, nie pozna się na moim humorze, na moim dowcipie. Natomiast ktoś, kto potrafi wniknąć w głębszą warstwę, w jakby w, drugie, w drugi poziom znaczenia tej użytej analogii czy sarkazmu, będzie się śmiał. Sakramenty są właśnie wyrazem poczucia humoru Pana Boga w tym znaczeniu, w tym sensie, że mamy do czynienia z pewnymi bardzo prostymi znakami. Na przykład dwoje ludzi zakładają sobie złotą obrączkę i mówią sobie wzajemnie: ślubuje ci miłość, wierność i uczciwość. I to nagle ma być potraktowane na serio? Może to jest jakiś happening? Natomiast sakrament ma znaczenie i może bardzo dużo zmienić w życiu człowieka dzięki właśnie temu ukrytemu, zawartemu w sobie dodatkowemu sensowi. Ogromnemu znaczeniu, któremu nadaje Jezus Chrystus. Można byłoby człowieka przecież oblać wodą. Robimy to w z dingus. Albo można wejść pod prysznic. To nie ma żadnego znaczenia. Natomiast jeśli się poleje dziecku główkę wodą i dołączy się do tego, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, albo jeszcze jakiegoś człowieka zanurzy się w sadzawce chrzcielnej i, i wyjaśni się, że ta sadzawka chrzcielna to zanurzenie. Ma związek ze śmiercią i z Chrystusa, z tym, że ktoś kiedyś wstąpił w śmierć, w otchłań, dotknął tego, co my nazywamy ekstremum pustki, piekłem, maksimum zła, które może dotknąć ludzkiej egzystencji, i z tego wydobył zwycięstwo, życie, z martwych stał. I ten ktoś okazał się synem Boga, który ma ogromną moc i proponuje udział w tym swoim zwycięstwie poprzez właśnie taki znak, który ma człowiekowi pomóc pomyśleć, uświadomić sobie, że jestem zanurzany nie tylko w sadzawce pełnej wody, ale jestem zanurzany w zwycięstwie kogoś, kto wrócił z cmentarza. Albo też zwykły kawałek chleba, odrobina wina umieszczane na ołtarzu i nagle one nie tylko symbolizują, ale ukrywają w sobie przechodzenie Chrystusa ze śmierci do życia, paschę. Niektórzy święci mówili, że wystarczyłaby jedna kropla krwi z ołtarza pańskiego i jeden kawałek chleba, który zamienił się w ciało Chrystusa, żeby człowiek został całkowicie zbawiony i poszedł do nieba. Tym jest właśnie Eucharystia. Fulton Sheen nawiązuje właśnie w taki sposób do mocy, do znaczenia sakramentów. Kto odkryje sakramenty, kto da się w nie wprowadzić, odkryje niesamowitą przygodę przebywania z Bogiem. Sakramenty budują nadzieję Kiedyś jeszcze niedawno znalazłem informację na temat tak zwanego cudu japońskiego. Bardzo mnie zafascynował ten epizod, ta opowieść. Mianowicie cud japoński polegał na tym, że chrześcijanie katolicy, Japończycy, którzy zostali zewangelizowani przez świętego Franciszka Xaverego i jego następców Pozostali potem ponad 250 lat pod dyktaturą szogunów, którzy zwalczali chrześcijaństwo, walczyli z kościołem, zmusili uczniów Chrystusa do przebywania w katakumbach, w ukryciu, a mimo tego, po 250 laty, zachowali wiarę. Mało tego czekali na odrodzenie się kościoła. Zastanawiano się, yy, gdzie leżała siła nadziei, która pozwalała tym właśnie Japończykom z pokolenia na pokolenie wytrwać w nadziei? Okazało się, że to była nadzieja związana z sakramentami. Franciszek Sawery i inni pierwsi misjonarze japońscy dobrze wyjaśnili, na czym polega siła, potęga Chrystusa działającego w sakramentach świętych, w Eucharystii, w sakramencie pokuty. Kiedy ci chrześcijanie zostali pozbawieni kapłanów i zostali pozbawieni także sakramentów, oni nieustannie żyli, żywili w sobie i przekazywali swoim dzieciom i potem wnukom nadzieję, pewną postać oczekiwania, że przyjdzie taki czas, kiedy na nowo przypłyną katolicy misjonarze i wśród nich. Przypłyną także kapłani i wtedy przyniosą im na nowo przebaczenie grzechów i wniosą w ich życie na nowo zapach życia wiecznego poprzez sakramenty. 250 lat przeżyli posiłkując się tylko nadzieją na to spotkanie, na ten finał i tak zwaną świadomością wzbudzania w sobie doskonałego aktu żalu za własne grzechy. W międzyczasie byli poddawani szykanom, przechodzili straszne próby. Kto widział film Martina Scorsese, Milczenie, wie, na czym mogłyby polegać takie właśnie okrutne, straszne próby azjatyckie, którym zostali poddawani chrześcijanie. Oni nieraz poddawali się temu, nie wytrzymywali tych prób. One kończyły się aktem wymuszonego bluźnierstwa czy w postaci podeptania krzyża czy wizerunku Matki Bożej, wracali do domu i odmawiali tą modlitwę wyrażającą doskonały żal za grzechy. I budzili w sobie, karmili w sobie nadzieję, że któregoś dnia Bóg przyśle nam kapłanów, przed którymi będziemy mogli się wyspowiadać. I z rąk, których będziemy mogli przyjąć żywego, kochającego, przebaczającego Chrystusa. Dzisiaj myślę książka Fultona Shina, wspaniałego ewangelizatora, apostoła radia i telewizji w Stanach Zjednoczonych, człowieka, którego bardzo kocha i bardzo docenił Jan Paweł II, któremu za to też zdążył podziękować. Spotkali się na kilka miesięcy przed śmiercią Fultona Shina. Fulton Shin jest kandydatem na ołtarze. Czekamy na jego beatyfikację. W tej książce na pewno i kapłani. I katecheci, i rodzice znajdą bardzo wiele e, wspaniałych, oryginalnych, sycących inspiracji do przekazywania e, katechezy sakramentalnej, do wyjaśniania ludziom, na czym polega sakrament. Co powoduje, że słaby człowiek, tak jak ja ty, niekonsekwentny, kruchy psychicznie, może pokazać się silny, wytrwały. Powstający na nowo, rozpoczynający na nowo. Właśnie nie dzięki swoim własnym zaletom czy jakiejś sztuce psychoterapii, pracy nad sobą, ale dzięki sile oddziaływania Chrystusa na chrześcijanina w sakramentach. Siedem sakramentów, siedem źródeł chrześcijańskiego życia w kościele wyjaśnionych przez. Mistrza Słowa i mistrza katechezy chrześcijańskiej arcybiskupa Fultona Shina, amerykańskiego kandydata na ołtarzu.